Samolot ląduje na ślepo po tym, jak burza z gradobiciem niszczy jego dziób. Samolot linii Delta Airlines lecący z Bostonu do Salt Lake City wystartował z lotniska Logan o 6:29 wieczorem w piątek. Samolot wleciał wprost w sam środek burzy, której towarzyszyło gradobicie. Grad rozbił przednie szyby maszyny i uszkodził jej dziób. Piloci zmuszeni byli lądować awaryjnie w Denver z użyciem jedynie radia i aparatury dostępnej w samolocie. Nikomu nic się nie stało, pasażerowie wspominali jednak, że mieli wrażenie, że samolot się rozbije.